Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie. World of Warships, uwalniamy Krakena na Shornhorście. Chyba tak się go czyta. Będzie to jeden z trzech aktualnie, które mam. Jak jeszcze nim trochę pogram, może być więcej. Z 7 razy były 4 okręty. Można sobie naprawdę na tym okręcie świetnie pograć. Bardzo dobry jest do mojego stylu gry. Ja cały czas nim prawie gram na pierwszej linii. No i jedyne zonki oczywiście to jak zawsze w przypadku pancernika torpedy, które są tutaj największym dla nas zagrożeniem. Dlatego perk, który daje nam lepszą widoczność, tam bodajże 20 czy 25% w wykrywaniu torped, tutaj do mojego stylu gry jak najbardziej pasuje. No i zaczynamy. Tutaj standardowo często na tej mapce płynę sobie tutaj lub tutaj. No i sprawdzam, jakie tutaj będziemy mieli okręty naprzeciwko siebie. Czy trzeba będzie się gdzieś ulatniać, zmieniać pozycję. Ta mapa jest w pewnej mierze do kampienia jak znalazł. Wszystko przez to, że mamy tutaj naprawdę w centrum całą masę wysepek i bardzo małe prześwity. A to jest pierwsza bitwa, jaką ogólnie zrobiłem na tym okręcie, więc absolutnie nie wiedziałem, czego się tutaj mogę spodziewać. Zszokował mnie tutaj jego reload. Bo to, że oczywiście będziemy bacić krążowniki, no to jak każdy pancernik to robi, więc i tak to robimy nie tak boleśnie jak inne, bo cytadele nie są aż tak dotkliwe. Niemniej liczba dział 9, szybkie przeładowania robią swoje. I tak po tej bitwie, bo troszkę się pozmieniało. Ja będę to mówił przy okrętach, bo podczas testowania część okrętów na początku była ciutkę inna, później została zmieniona. Na przykład tutaj teraz jest reload 20 sekund, a tutaj wydaje mi się, że jest 19, chociaż może źle patrzę, więc został o 1 sekundę wydłużony. I na od Bismarcka w górę został dodany, ale to tego wam w tym filmie nie powiem, bo za wcześnie go rzucę, to już sami zobaczycie w filmach o niemieckich okrętach. W każdym razie tam odrobinę zostały one zmieniane, no po to są te testy, żeby okręty dobrze zbalansować, a przynajmniej się starać to zrobić. Więc tutaj no ja zawsze jestem za tym, żeby jak najwięcej testować, po to, żeby wprowadzone okręty były, no nie odbiegały jakoś tragicznie w jedną czy w drugą stronę, czyli albo nie były zbyt przegięte, albo nie były właśnie beznadziejne, że niewiele można nimi ugrać. Wtedy jest optymalnie, jeśli się uda coś takiego osiągnąć, a jeszcze dodatkowo, jeśli gra się nimi troszkę inaczej niż okrętami innych państw, no to już w ogóle jest super. Tutaj jeśli chodzi o Shornhorst, bardzo dobrze też mieli niszczyciele, jeśli za bardzo sobie tutaj za blisko nas podpłyną i będą nas chciały storpedować. Pamiętajcie, że również mamy tutaj torpedy, więc możemy odpowiedzieć tym samym. Co prawda, no nie są aż tak dobre jak na niszczycielach. No dziwne by było, jakby były. Niemniej mogą taki niszczyciel lekko wystraszyć, sprawić, że będzie on tam manewrował i na przykład nie zdąży nas torpedować, albo nas za szybko storpeduje. No to zawsze wprowadza troszkę chaosu i zamieszania. Tak jak widzicie, już mam przełączone na odłamkowo burzące. Stwierdziłem, że mogą się przydać, jak tutaj są niszczyciele tak blisko. Zawsze jak atakuje was niszczyciel, tak jak tutaj, zobaczcie, on teraz najprawdopodobniej wystrzelił torpedy. Ja płynąłem do tyłu, komputer mu podpowiadał, żeby torpedować tu.
Więc mija już jakiś czas, trzeba spokojnie zmienić kurs i zacząć odpływać. Jeśli jest dobry gracz, wystrzelił też torpedy tutaj, żeby szły, jak był tam, mógł strzelić tu. Więc trzeba sobie zawsze odpływać. Jak widzicie, idą torpedy, szły pierwsze, tak jak mówiłem, za mną, a drugie właśnie jakbym przyspieszył, tyle że już nie miał kąta, żeby lepiej strzelić. Pewnie jakby miał i był dobrym graczem, strzeliłby je tak, żeby szły gdzieś tutaj i miałbym wtedy problem. Oczywiście tutaj czegoś takiego się spodziewałem, dlatego odpłynąłem. No, kilkaset bitew na niszczycielach ostatnio troszkę uodparnia na takie rzeczy i wiemy, czego się możemy spodziewać, bo sami byśmy zrobili to samo. A na pancerniku taka wiedza jest naprawdę niezbędna, żeby przetrwać trochę dłużej niż standardowo. Pancernik też to bardzo fajnie odbija. Jeśli go ustawimy pod leciutkim kątem, mamy masakrycznie dużo rykoszetów. Miałem taką jedną bitwę, że 6 okrętów we mnie strzelało. Co prawda na odległość chyba najbliższy był coś koło 12, a reszta tak 15, 16, coś takiego. Jeszcze się cofałem, aby mnie ułatwiać. I przetrwałem tą nawałnicę, się tam ukryłem za tego typu właśnie górką. I tych pocisków naprawdę leciało co niemiara. I ten okręt jest w stanie to wszystko przetrwać, pod warunkiem oczywiście, że nie będziemy pokazywać burty. A nawet jak pokażemy burtę, zauważcie, że ten okręt jest, zobaczcie, tutaj ta burta jest naprawdę niska. Jest o wiele więcej pancerników z wyższą burtą niż tak niską, jaką tutaj mamy, więc strzelić się w nią też nie jest wcale tak łatwo. Co prawda nadbudówki ma dosyć sporo tego, więc można strzelać zwyczajnie nie po burcie, tylko po wszystkim, co jest na niej i to da lepszy efekt. Dosyć ostro obrywał z odłamkowo burzących od innych pancerników, więc tutaj również warto się zastanowić, jeśli mamy właśnie taki badziewny kąt, że nie mamy jak strzelać celnie i te przeciwpancerne się tylko ześlizgują, nic nie robią, to trzeba się nie czaić i zmienić na odłamkowo burzące i wtedy efekt będzie niezły. Naprawdę niezły. Tutaj z odłamkowo burzących potrafiłem obrywać za 7000 po tych nadbudówkach, więc całkiem sporo. A tutaj jak widzicie, ten krążownik zrobił prawie całą robotę, wystarczyło tylko dokończyć. A dodatkowo mam jeszcze tutaj kolejny ogryzek mi wpłynął. I zobaczcie, jeszcze jeden. No śmieszna sprawa, nie da się ukryć. I próbowałem tak strzelić, żeby może zahaczyć dwa. Zobaczcie, tak płyną koło siebie, więc strzelałem, żeby był dublecik. No nie wyszło do końca, ciutkę zabrakło. No szkoda. Ale tu była duża szansa, żeby ten dublet zrobić. Takie oczywiście krążowniczki tutaj szóstego tieru, no bardzo pocieszne są dla tego pancernika. Otwiera je, no sami widzicie, no bez żadnego problemu. Mioko również, nie jest to dla nas żadne zagrożenie, trzeba uważać tylko na jedno, na torpedy. Z takiej odległości wszystkie krążowniki mają naprawdę nieciekawą sytuację. Nie zawsze nam pięknie będzie losować cytadele. Zobaczcie. $25,000, można i taką salwę oddać. Jest to okręt, który w huraganie ma się naprawdę świetnie, bo tutaj no wszystko, co widzimy, jest już tak blisko i co nas widzi, no że te działa po prostu to mielą. Więc na taką bliską odległość wyśmienity, po prostu wyśmienity jest ten okręt. Mi się nim gra fantastycznie. Zrobiłem nim już z 4 czy 5 bitew powyżej 150 tysięcy.
i to ze dwie grając na ósemki i dziewiątki, więc można. No, trzeba się oczywiście tylko skupić na niszczeniu krążowników i bardzo uważać na pancerniki z tych wyższych tierów, bo no, jeden błąd może nas kosztować 30 tysięcy. Te działa już sobie radzą, jeśli tylko jest burta z nami. No, ale to są rzeczy, które już myślę większość graczy dawno zdążyła do tego dojść. A jeśli nie, to pamiętajcie, że jeśli dostajecie potężnego gonga, no to najzwyczajniej w świecie się wystawiliście. Bardzo rzadko się otrzymuje go z przodu. Owszem, tam raz na 100 bitew się zdarzy, ale no tak jak mówię, jest to bardziej przypadek. I jeśli będziecie odpowiednio płynąć pod odpowiednim kątem, to nic się wam złego za bardzo nie stanie. Tutaj dosyć śmieszna sytuacja. Zobaczcie, no cała flota, no, która już została, no, może tak resztki floty, tak powinienem powiedzieć. Cóż, tutaj na początku chciałem, jak widzieliście, myślałem, żeby odpłynąć, żeby się nie nadziać na torpedy z tego okrętu, no ale stwierdziłem, że jak się zacznę obracać, to ten mnie zmieli. Więc tak między młotem a kowadłem. Ale teraz dostał naprawdę konkretnie, bo boczek, idealnie bok pokazuje, więc tutaj nie ma co się dziwić. Łupnęłem mu, bo wiedziałem, że będzie ładnie, a tutaj nie tak fajnie. Teraz czekałem właśnie, aż zrobi coś takiego. To była szansa, żeby go zniszczyć. Wyszło tak sobie. No i teraz oczywiście tu płyną torpedy. Zdałem mu też swoje. Weszły trzy, no można było to zrobić lepiej. I on też dostał 3, więc 3 za 3 uważam, że fair. Jak widzicie, to był 6 zatopiony okręt. Tutaj jeszcze nie działały medale, bo tak trochę medali mogłoby wpaść, no na pewno Kraken. Później był restart właśnie, troszkę pozmieniano w tych okrętach i już zaczęły działać medale. Więc tak to wyglądało. No bitwa już się zbliża ku końcowi, będziecie mogli zobaczyć, jak ten okręt zarabia. Tu jest zarobek bez flag i bez premium, więc należy dodać 20% i później 50%. I byłaby to naprawdę konkretna bitwa, zaraz będziecie mogli zobaczyć. No tak jak mówię, jeszcze na kanale będą co najmniej dwa krakeny z tego okrętu. Na mój styl gry jest wyśmienity, no, ale tak jak mówię, dla osób, które grają na daleką odległość, to nie jest za dobry okręt. On ma za słabe te działa. 280-ki sobie tak kiepsko raczej radzą z pancernikami. Na dalekie odległości szczególnie. No więc takie otwarcie. No, dosyć miłe dla oka. 164 tysiaki udało się uzbierać. No i cóż, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jak tak, zostawcie jakiś znak po sobie. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i udanych bitew. Hej!